Dzień 24. Chrystusowa metoda ewangelizacji. Ellen White podała nam bardzo jasny opis Chrystusowej metody ewangelizacji. Zbawiciel obcował z ludźmi jako ten, który pragnie dać im to, co najlepsze. Wykazywał zainteresowanie ich potrzebami, pomagał im, zdobywał ich zaufanie, potem zapraszał ich: pójdźcie za mną. Gdy przyjmiemy chrzest Duchem Świętym i Chrystus zacznie żyć w nas pełniej, wtedy też będziemy starali się manifestować tę samą metodę świadczenia w naszym życiu. Będzie kierował nami tak, abyśmy spędzali czas z naszą rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, napełniając nasze serca pragnieniem podzielenia się z nimi tym, co najlepsze. A najlepszą rzeczą, jaką możemy spotkać w ich życiu, to poznanie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Cechą metody Chrystusowej było podejmowanie inicjatyw w nawiązywaniu kontaktów z otaczających Go ludźmi. On chce, abyśmy czynili to samo. Jeśli nawiązywanie kontaktów przychodzi ci z trudnością, to nie ustawaj w modlitwie do Pana, a On na pewno ci pomoże. Pamiętaj, że Jezus w tobie skłania się do tego. Gdy w każdej sferze życia będziesz się stale poddawał Jego wpływowi, to twoje świadczenie będzie coraz bardziej podobne do Jego sposobu świadczenia. Gdy trwamy w modlitwie i w prośbie o chrzest Duchem Świętym, to coraz więcej miłości objawia się w naszych sercach. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Rzymian 5:5. Ta miłość będzie widoczna w naszej służbie na rzecz innych ludzi. Widząc, że naprawdę nam na nich zależy, będą nabierali do nas zaufania i chętnie podzielą się z nami tym, co jest przedmiotem ich troski. Każdy zmaga się z jakimiś krzywdami, zawiedzionymi nadziejami, rozczarowaniami i tym podobnym. Z tego właśnie powodu Chrystus prowadzi nas do tych ludzi. On zna ich potrzeby i wie, że mamy na nie odpowiedź. Chrystus pragnie się im objawić i dać odpowiedź właśnie przez nas. Oto co stwierdziła Ellen White. Ogólnie rzecz biorąc, towarzyskie życie wśród chrześcijan jest pielęgnowane przez lud Boży w zbyt małym stopniu. Szczególnie ci, którzy zakosztowali miłości Chrystusa, powinni w tym kierunku rozwijać swoje zdolności, ponieważ w ten sposób będą mogli pozyskać duszę dla Zbawiciela. A zatem przez osobisty kontakt i wspólne przebywanie dociera do ludzi zbawiająca moc Ewangelii. W jaki sposób odnosi się do chrześcijańskiego napełnienia duchem? Najpierw módl się, aby Chrystus wciąż napełnił cię swoim duchem, obdarzył cię umiłowaniem dusz, które jest tak charakterystyczne dla Niego. Sporządź listę członków rodziny i przyjaciół, którzy według ciebie nie znają Chrystusa lub którzy są chrześcijanami, ale nie znają ważnego poselstwa o powtórnym Jego przyjściu. Zacznij modlić się za te osoby. Każdego dnia stosując zasady wymienione w poprzedniej czytance. Następnie módl się, aby Bóg dał ci możliwość zbliżenia się do nich i zaoferowania jakiejś pomocy. Musimy być chętni do tego, aby poświęcić czas i energię na zbliżanie się do ludzi. Nasze zainteresowanie nimi musi być szczere, wypływające z prawdziwej troski o nich i chęci niesienia im pomocy. Gdy nawiążesz kontakt z osobami, z którymi się modlisz, szukaj sposobności danych przez Boga do dzielenia się z nimi Ewangelią. Nigdy nie zapominaj, że Bóg już stara się zwrócić uwagę tych ludzi na siebie. W wielu przypadkach po prostu chce, abyśmy znaleźli dla Niego czas
i wsparli tych ludźmi słowem zachęty. Bóg da ci słowa, jakie masz wypowiedzieć. On wie, co te osoby muszą usłyszeć, dlatego wypowiedzianym przez ciebie słowom będzie towarzyszyła moc Ducha Świętego. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Wymień elementy Chrystusowej metody świadczenia. Dlaczego według ciebie Chrystus wybrał właśnie taką metodę świadczenia? Co powinienem zrobić chrześcijanin, aby nie mając pragnienia, gdy nie ma pragnienia świadczenia dla Chrystusa? O co w szczególności chrześcijanin powinien prosić Boga, gdy chodzi o świadczenie? W jaki sposób zamierzasz zastosować chrystusową metodę świadczenia? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej chrzcił was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg uczył was świadczyć, tak jak świadczył Chrystus, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższe teksty biblijne. Tak jest z moim słowem, który wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę. Spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Izajasza 55. Błogosław swoje słowo, które było kazane i nauczane w waszym zborze. Błogosław słowa, które wypowiadam, świadcząc dla ciebie. Niech twoje słowo osiągnie zamierzony cel. Dziękuję.